Nagrywamy. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj mam dla Was kolejną porcję inspiracji malarskich. Był już impresjonizm, a właściwie neoimpresjonizm w postaci puentylizmu. Link znajdziecie pod spodem. Sprawdźcie koniecznie, jeśli jeszcze nie widzieliście. A dzisiaj przechodzimy do... No właśnie, i tu mam problem, jak zawsze, bo z tymi nurtami w malarstwie i w sztuce w ogóle to nie jest taka prosta sprawa wbrew pozorom. I już wiem, że ta seria, bo oczywiście zamierzam z tego zrobić serię, będzie źródłem wielu zagwozdek dla mnie. Dlatego proszę, nie denerwujcie się na mnie potem w komentarzach, że źle coś nazwałam, że to tak naprawdę nie jest ten nurt i coś tam się nie zgadza. Bo jeśli nie kopiuję jakiegoś dzieła 1:1, to bardzo trudno jest to zakwalifikować wbrew pozorom. A więc myślę, że mój dzisiejszy makijaż oscyluje gdzieś pomiędzy ekspresjonizmem a polskim kierunkiem awangardowym formizmem, bo właściwie to z niego zaczerpnęłam swoją inspirację, a konkretnie z mojego ukochanego Witkacego. Tak, moją inspiracją był tu Witkacy, najbardziej znany przedstawiciel formizmu właśnie. I to właśnie jego portretami kobiecymi się inspirowałam. Właściwie to trzema portretami, tak, brałam z nich elementy, ale najbardziej był to właśnie ten portret, czyli portret Neny Stachurskiej. Jest to jedno z jego późniejszych dzieł, czyli rok 1931. To króciutka powtórka, kim był Witkacy. Witkacy był oczywiście przede wszystkim malarzem i dramaturgiem, ale nas oczywiście interesuje bardziej jego malarska twórczość. Oczywiście nie mamy tu czasu, żeby opowiadać sobie jego życiorys, a byłoby co opowiadać, więc kondensuję to do najciekawszych i najważniejszych informacji. Będzie krótko. Żył w latach 1885-1939, czyli zmarł jeszcze przed wojną. Stanisław Ignacy Witkiewicz, bo tak brzmi jego pełne imię, był synem Stanisława Witkiewicza, również słynnego malarza i pisarza. Intensywnie malował od roku 1918 i zaczął już wtedy intensywnie tworzyć w ramach właśnie formizmu. A formizm zakładał przywiązanie właśnie największej uwagi do formy. Nie odtwarzamy wiernie rzeczywistości, nadajemy jej nową formę i tę formę udoskonalamy. Formiści czerpali inspiracje z ekspresjonizmu, kubizmu i futuryzmu. I ja właśnie w późnych pracach Witkacego, chociaż teoretycznie nie należą już one do nurtu formizmu, widzę najwięcej inspiracji właśnie ekspresjonizmem. Może się mylę? Nie wiem, nie jestem znawcą. A ciekawostką na temat Witkacego, o której i tak wszyscy pewnie wiedzą, jest to, że bardzo często tworzył pod wpływem różnych środków odurzających, o czym nie omieszkał swoich odbiorców poinformować. Wszystko bowiem skrzętnie na swoich dziełach notował. To by było na tyle naszej krótkiej i bardzo pobieżnej wycieczki po historii sztuki, a teraz myślę, że możemy zabrać się do malowania. Ale zanim to nastąpi, przypomnę tylko, bo na pewno o tym nie wiecie, że możecie subskrybować mój kanał i wtedy nic Was nie ominie i będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi dziwnymi pomysłami. Teraz naprawdę zaczynamy. Zacznę od dość mocnego przyciemnienia mojej skóry, a motyw tu mam taki, że prace, którymi się inspirowałam, były zazwyczaj wykonywane pastelami na ciemnym papierze. I taki był tutaj mój tok myślenia. Potem jeszcze dodam takiego niebiesko-szarego tonu cieniem do powiek. Ale musicie wiedzieć, że to wszystko są trochę eksperymenty, dlatego moja mina czasami jest niewyraźna, bo nie wiedziałam kompletnie, tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Bo wiecie, kiedy zabieramy się za coś, czego w takiej formie dokładnie jeszcze nikt nie robił, bo jest to jakimś tam twoim wymysłem, a tak jest tak naprawdę z większością rzeczy, które widzicie tutaj na tym kanale, to nie jest tak, że wiemy po prostu, jak się za to zabrać. Mamy jakiś pomysł, jakieś ramy, w których działamy, ale wiele rzeczy wychodzi po prostu podczas pracy. Na szczęście moja intuicja i moje doświadczenie w tym przypadku mnie nie zawiodły i to, co sobie założyłam, no, wyszło tak jak widzicie, czyli myślę, że całkiem nieźle. Nie będę tu dużo gadać, bo tak naprawdę większość kroków tutaj jest bardzo podobnych. Są to po prostu pociągnięcia pędzlem, jedny po drugim, kolor po kolorze, aż dojdziemy do takiego efektu,
który chcemy uzyskać. Więc obejrzyjcie sobie na spokojnie cały ten proces, a ja ze swoim głosem wracam do Was za momencik. Kochani, ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wiem, że to nie jest taki typ makijażu, który jest najpopularniejszy na YouTube i który nabije mi nagle wyświetlenia i wszyscy będą chcieli to oglądać. Tym bardziej ogromnie dziękuję Wam, że jesteście tą moją małą niszą, dla której warto, naprawdę warto robić takie eksperymentalne, dziwne rzeczy. I pamiętajcie, że każdy like, komentarz i poszerowanie znaczy dla mnie bardzo, bardzo wiele. Wielkie dzięki, buziaczki i do zobaczenia już niebawem.